Słuchajcie, robimy to. Nie wiem po co, bo nie chcę dostać zawału. Znaczy, wiem po co. Chcę poszerzać horyzonty. Przydałoby się dowiedzieć, dlaczego Stephen King jest nazywany królem grozy. Za co ludzie uwielbiają jego prozę. A prawda jest taka, że ja nic z jego autorstwa jeszcze nie czytałam, więc będę przyjmować tę nową wiedzę niczym czysta kartka. Ale jest jeden bardzo poważny problem. Ja nienawidzę horrorów. To znaczy, książkowych nie wiem, bo nigdy nie czytałam, ale nienawidzę horrorów w telewizji. Ja mam za słabą psychikę, jestem delikatną i wrażliwą dziewoją. I nie na moje nerwy jakieś tam wyskakujące znikąd laleczki, czaki czy inne odpiłowywanie sobie nóg. Tak mam traumę. Do kina na horror mnie nie wyciągniecie, ale jestem bardzo ciekawa, jak groza podejdzie mi w wersji papierowej. Dlatego hej, ja jestem Wybredna Maruda, na tym kanale rozmawiamy o kulturze i popkulturze, a dzisiaj na tapet bierzemy książki pełne grozy, książki Kinga, które zamierzam czytać przez najbliższy tydzień. Nie mam żadnych na własność, będę korzystać z bibliotek i abonamentów, więc nie wiem jeszcze, po jakie pozycje sięgnę, jakie uda mi się zdobyć. Postaram się wybrać takie, które chociaż z tytułu wydają mi się najpopularniejsze, czyli być może najlepsze, no i na bieżąco będę dzielić się z wami swoimi wrażeniami, a potem sobie zrobimy takie małe podsumowanie i sprawdzimy, czy przekonałam się do horrorów, czy może w wersji papierowej nie robią na mnie aż takiego wrażenia jak te filmowe, a może jest jeszcze gorzej. Także widzimy się za moment z pierwszą aktualizacją. Swoją przygodę z twórczością Kinga planowałam rozpocząć od książki, która najbardziej mi się z nim kojarzy i jest chyba najpopularniejsza, czyli To. Ale jak zobaczyłam, że ta powieść ma 2000 stron, to mi się odechciało. Może ja to kiedyś przeczytam, ale nie jest to lektura na maraton, bo się okaże, że przez cały tydzień i czas trwania tego wyzwania przeczytałabym tylko tę jedną pozycję, więc to jest bez sensu, odkładamy to na inny czas. Zdecydowałam się więc sięgnąć po Carrie i to nie bez powodu. Raz, że jest to debiut Kinga, więc mogę się z jego twórczością poznać, tak wiecie, chronologicznie, zobaczyć, czy już w pierwszej jego książce dało się zauważyć przebłysk geniuszu i tego przyszłego króla grozy, a po drugie istnieje musical na jej podstawie, a zdajecie sobie pewnie sprawę, że musicale to u mnie stoją gdzieś nawet chyba szczebelek wyżej niż książki, ups, więc będzie dobra okazja, żeby jakieś tam internetowe zapisy tej produkcji przy okazji obejrzeć. Tak więc padło na Carrie, która jest, no powiedziałabym, niezwykle zastraszoną nastolatką, wyśmiewaną, z niską samooceną, w ogóle cała ta książka jest na takie licealne rozterki wrednych koleżanek w krwawych okolicznościach przyrody, takie trochę Heather's vibe, ale bardziej. No i właśnie Carrie nie czuje się dobrze wśród swoich rówieśników, jest wyśmiewana przez wygląd, przez zachowanie, ale także, a może głównie przez matkę, która jest fanatyczką religijną i ogólnie Carrie ma się ubierać tak, żeby być zakryta od stóp do głów, nie może się patrzeć na chłopców, a jak na któregoś podniesie wzrok, to do kościoła, spasa ją, sieci, proś Boga, żeby ci wybaczył i przepraszaj, że ci piersi zaczęły rosnąć. Także powiedziałabym, że tu największym czarnym charakterem powieści jest właśnie matka, tym bardziej, że ona w wielu sprawach nie uświadamia córki, na przykład kiedy ta, od tego się zaczyna książka, kiedy ta pierwszy raz dostaje okres, to jest wyśmiana przez koleżanki, bo nie wie, co ma zrobić, ona wpada w panikę, że za chwilę się wykrwawi, nie ma pojęcia, czym są tampony, jak się w ogóle zachować. I właśnie, mam wrażenie, że groza i horror tej powieści spowodowane są nie tyle jakimiś tam duchami czy jumpscarami, chociaż wiemy od początku, że Carrie jakieś tam umiejętności telekinezy prawdopodobnie ma i może za ich pomocą doprowadzić do tragedii, co dodatkowo przeraża matkę, no bo jakiś diabeł w jej córkę wszedł. Ale ta groza bardziej ma wiązać się z naszym dyskomfortem, czy wręcz obrzydzeniem, bo King tutaj nie chce mówić, że poszedł po bandzie, bo nie, ale na pewno sięga po środki, których nie wykorzystuje się zbyt często w literaturze, to znaczy mamy tutaj zarówno sytuacje, jak i opisy, nazwałabym naturalistyczne. Jak opisywany jest czyjś wygląd, to dowiemy się o jego pryszczach na szyi i pośladkach, czy o zapachu potu,
przy tej wspomnianej scenie z okresem będą opisy tamponów, krwi menstruacyjnej, tego typu elementy, które powiedzmy w życiu są naturalne, ale w książkach nie mówi się o nich zbyt często i nie mówi się o nich z takim wydźwiękiem, z takim podtekstem, że mamy poczuć się nie na miejscu, że nie powinniśmy tego widzieć, że jest nam nieswojo. A tej krwi to tu faktycznie będzie sporo, bo mam poczucie, że mogłabym się pochylić dłużej nad Carrie i wyczytać pewnego rodzaju symbolikę krwi, jaką posługuje się King, świadomie bądź nie, bo cała przemiana naszej głównej bohaterki zaczyna się właśnie od tego nieszczęsnego okresu, co jest bodźcem do dalszych wydarzeń, ale także momentem uwolnienia się sił parapsychicznych dziewczyny, momentem, kiedy ona postanawia się zbuntować, żyć po swojemu, nie słuchać matki, zemścić się na tych, którzy sprawili jej przykrość, ogólnie postawić się i iść po swoje. I z jednej strony mamy tu motyw nadania jej tej biologicznej dorosłości związanej z menstruacją, jako nabycie tej kobiecości, jakkolwiek głupio to nie brzmi, że od tego momentu jesteś prawdziwą kobietą, ale też właśnie od tego momentu zaczyna się zarówno przemiana Carrie psychiczna, związana z dojrzewaniem, jak i pojawiają się te jej nadludzkie moce. I wiecie, to trochę wygląda jak metafora dorastania, tak jakbyśmy mieli tutaj opisany nad wyraz groźny bunt nastolatki. Trochę jakby King stwierdził, że w czasie okresu kobiety są tak nerwowe, że mogą rzucać przedmiotami, więc hej, napiszę o Carrie, która w trakcie okresu ma zdolności telekinezy i rzuca przedmiotami, tylko że za pomocą myśli. Znaczy wiecie, śmieję się, ale coś w tym jest. Być może jakaś inspiracja tędy podążała. Natomiast nie wiem jeszcze, czy podobał mi się styl, sposób zapisu, bo on na pewno był ciekawy, bo dostajemy zapiski z gazet czy z książek, w których ktoś udziela wywiadu na temat wydarzeń ze szkoły Carrie, ale jednocześnie my od początku niemal wszystko wiemy. My dostajemy informację, co się wydarzy, a potem ją oglądamy. Przez co to napięcie jest dość nierówno zbudowane i bardziej mogą nas zaskoczyć czy zainteresować jakieś drobne sceny poboczne, bo tą główną oś fabuły mamy niejako podaną. Ewentualnie możemy się dopatrzeć nieścisłości między na przykład opisem wydarzeń w narracji, a tym, co dana osoba opowiedziała dziennikarzowi, więc coś tam kminimy, ale nie jest to nic na tyle wywrotnego, by miało zrobić na nas jakieś większe wrażenie. Raczej całościowo była to powieść dość dołująca, bo jak się człowiek zastanowi, to do wielu tragedii doszło albo przez nieporozumienie, albo przez słabą psychikę głównej bohaterki, która źle odczytywała motywacje innych, miała wręcz takie obsesyjne wrażenie, że wszyscy na nią patrzą i się z niej śmieją i chcą ją upokorzyć, przez co się odsuwała, odcinała, dziwnie zachowywała, przez co była wyśmiewana przez niedojrzałe osoby z otoczenia, czy krytykowana przez matkę, przez co chciała się zemścić, no i to się tak nakręcało, co dodatkowo urozmaicono te nadludzkie moce krzywdzenia innych, zawalania budynków, zatrzymywania serc i tak dalej. Także no, pierwsza książka Kinga z głowy, mam już jakiś punkt odniesienia, lecimy dalej. Co się spłakałam, to moje. Więc pewnie domyślacie się, że na kolejną lekturę wybrałam Zieloną Milę. Ekranizację widziałam gdzieś w telewizji jako totalny dzieciak i nie rozumiałam fabuły, nie pamiętałam szczegółów, ale ewidentnie miałam po nim jakąś traumę, bo kilka scen utkwiło mi w głowie po dziś dzień. Więc co strzeliło mi do głowy, żeby ponownie to przeżywać i czytać? Nie mam pojęcia. Ale no właśnie, spłakałam się. I czy to nie jest dziwne, skoro planowałam sięgać po horror i grozę? Tak jak chyba mówiłam, ten książkowy gatunek prezentuje się całkiem odmiennie od typowego filmowego horroru i przy Zielonej Mili ja się nie bałam, a wzruszałam, albo ewentualnie czułam odrzucenie i ogólne poczucie niesprawiedliwości. Zielona Mila jest bowiem historią więzienia, historią więźniów oraz strażników tam pracujących w czasach, kiedy stosowano karę śmierci przez krzesło elektryczne. Obserwujemy, jak wygląda praca strażników, jak przy różnymi przestępcami muszą się stykać i sobie radzić, ale też, że czasem sami nie są w pełni rozsądni, w pełni zdrowi. Być może tak zmienia ich ta praca, a być może właśnie dlatego na taką pracę się decydują. No i pojawia się ten jeden nowy więzień, który jednak okazuje się być potulny jak baranek. Co więcej, to właśnie za jego pośrednictwem dostajemy te sceny z elementami fantastycznymi, do których King mnie już powoli przyzwyczaja. I słuchajcie, czytanie o tym, co przeżywają ci ludzie na krześle elektrycznym, ale też poznanie ich wcześniejszych historii, czytanie o tym, co na przykład
przykład ci strażnicy muszą codziennie, jak się czują, jak muszą na to, codziennie na to patrzeć. Historia tego Johna, czyli najważniejszego dla nas więźnia, który jest, myślę, osobą z niepełnosprawnością intelektualną i sposób, w jaki on patrzy na świat, na innych ludzi, to wszystko, o czym on mówi, no mega to chwytało za serce. No i mysz, dzwoneczek, bardzo ważna tutaj postać, też się zryczałam przez mysz. Bo tutaj często wzruszające są nie dość, że konkretne, smutne obiektywnie sceny, to często jeszcze to, co kryje się za tymi z pozoru mniej znaczącymi. Że tam się tylko, wiecie, toczy jakaś rozmowa, ktoś na kogoś spojrzy, zrobi jakąś minę, porówna X do Y, ale my w środku rozumiemy, skąd wziął się ten ciąg skojarzeń i ile na sekundę znaczy dla konkretnej postaci. I ogólnie całość ma takie mocno dotykające mnie przesłanie dotyczące sprawiedliwości, czy wręcz jej braku, moralnych dylematów, uprzedzeń, dotyczące tego, ile zła dzieje się wokół, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś postanawia wykorzystać dobre serce innych. Były momenty, kiedy stwierdzałam, że King za bardzo to rozwleka, że wprowadza zbyt wiele wątków, bo mamy to więzienie, różne przypadki więźniów i pracowników, mamy historie prywatne każdego z nich z naciskiem na naszego narratora, mamy niejako sprawę kryminalną, którą próbujemy rozwiązać, wchodzimy też w sferę niemal polityczną, do tego przez format zapisu będący, nazwijmy to pamiętnikiem, takim opisem przeszłości, dotykamy też tematu starzenia się, aluzji, porównywania między więzieniem a domem opieki. Nie wiem, czy nie było tych wątków trochę za dużo, ale też dzięki temu każda z postaci była jakaś, miała swoją historię. Ale powiem szczerze, nie wiem, czy coś mi tę lekturę przebije, bo nawet jeżeli zauważyłam pewne minusy czy jakieś elementy, które mi nie odpowiadały, to mocno chwyciła za serducho i długo będę musiała się z myśli na jej temat otrzypywać. Na kolejny rzut poszło Misery i ta książka okazała się być już bardziej tym horrorem, którego się spodziewałam, horrorem w stronę Piły, że mamy okaleczanie, krew, odcinanie części ciała, mamy morderców, zabójstwa, ale za to w zasadzie nie było tu tak otwartych elementów paranormalnych, których już się spodziewałam. King w tej powieści, mam wrażenie, bardziej niż na akcji, przez co nie ukrywam, troszeczkę się wynudziłam, skupia się na skomplikowanej psychice złamanych ludzi, dokładnie jednego złamanego człowieka, który przeżywa potworne katusze. Zastanawiamy się wraz z nim, ile jeszcze może znieść, czy on to przetrwa, czy warto coś poświęcić. Mamy też poruszoną kwestię traumy, która po takich wydarzeniach w nas pozostaje i nawet lata później możemy widzieć swojego prześladowcę na każdym kroku na ulicy, a tak przynajmniej podpowiada nam wyobraźnia. Misery jest bowiem opowieścią Paula, pisarza bardzo poczytnych książek, który pewnego dnia budzi się w obcym miejscu i widzi uspokajającą go pielęgniarkę podającą mu zastrzyk. No i okazuje się jednak, że nasz bohater został niejako porwany przez swoją dosłownie psychofankę, która pała do niego ogromną miłością i chce się nim opiekować, ale jednocześnie nie podoba jej się zakończenie serii, którą napisał i każe mu teraz stworzyć ją od nowa, to znaczy napisać kontynuację, nowy tom, który nada sens całości i w pełni ją usatysfakcjonuje, trudne słowo. I powiem wam, że z jednej strony ta historia wydała mi się bardzo nudna, bo w zasadzie siedzimy w jednym pomieszczeniu, w którym więziony jest Paul, ale jednocześnie King potrafi budować napięcie i sprawić, że we fragmentach, gdy ten pisarz próbuje uciec, gdy próbuje coś powiedzieć, żeby oszukać tę swoją pielęgniarkę, no to my sami czujemy poddenerwowanie, ale jednocześnie znowu, była to powieść dość chaotyczna, chociażby dlatego, że, może zabrzmi to dziwnie, numeracja rozdziałów się nie zgadza. To znaczy, to nie jest kwestia chronologii, a tego, że niektóre rozdziały śledzimy z perspektywy naszego bohatera, a niektóre to są takie wyrywkowe rozdziały z książki, którą on pisze, więc musimy w miarę czujnie przeskakiwać między tymi narracjami. Do tego Paul po tym dłuższym zamknięciu zaczyna niejako rozmawiać sam ze sobą, czasem się wręcz kłócić, co też niby wprowadza trochę zamieszania, ale też dobrze pokazuje myśli kogoś więzionego, jego obawy, lęki, ale też proces zmienia
zmieniania się, zapadania się w sobie, kiedy w głowie pojawiają się różne głosy, kiedy człowiek sam nie jest pewny, co myśli i jak powinien postrzegać prześladującą go kobietę. I tylko czekałam, aż się tam jakiś syndrom sztokholmski spróbuje zakraść. Ale też dobrze opisano tu, jak wielką obsesję można mieć na pewnym punkcie, taką, że jest się skłonnym do niewyobrażalnych rzeczy, ale w głowie, według moralności tej osoby, są to całkowicie racjonalne i naturalne w tych okolicznościach czyny. Sama nie wiem, powiedziałabym, że Misery mnie zaciekawiło, szczególnie pod względem rysu psychologicznego, jak wiecie, ja lubię te tematy, ale miałam też poczucie, że w wielu miejscach była to powieść przegadana, ze zbędnymi fragmentami, może tak, i często sytuacjami wręcz mało realnymi, mimo że nie było tu mowy o zjawiskach nadprzyrodzonych, może bardziej mało prawdopodobnymi, bo nie mówię, że to niemożliwe, ale że nie chcę się wierzyć, że jedna kobieta była w stanie tyle uczynić i tylu ludzi wykiwać. No i teraz, kiedy po przeczytaniu tych trzech książek zebrałam myśli, przespałam się z tematem, mogę podrzucić wam kilka wniosków. Po pierwsze, czy po przeczytaniu książek Kinga faktycznie boję się wyjść z domu? Nie. Czegoś innego się spodziewałam, wiedząc, że sięgam po twórczość mistrza grozy i horroru. Oczywiście przeczytałam tylko trzy książki, więc też nie chcę tych moich opinii uogólniać na pozostałe. Być może po prostu trafiłam na takie, a trafiłabym na taką, która by mnie całkowicie przeraziła do cna. Na ten moment mam jednak wrażenie, że te książkowe horrory, no to jest całkiem inny kaliber niż horrory, o jakich myślimy po obejrzeniu kilku takich w telewizji czy w kinie. Bo wiadomo, ekran wywołuje w nas inne emocje, narzuca nam pewne wyobrażenia, jednocześnie rozleniwiając naszą własną wyobraźnię, ale dostarcza też więcej bodźców, bo wiadomo, litery na papierze nie zrobią na nas takiego wrażenia, jak obraz połączony z dźwiękiem, kiedy to odpowiednia muzyka doda klimatu i wiecie, nagle nam coś wyskoczy zza rogu. Jumpscare w książce nie zadziała, to logiczne, ale mimo wszystko, chyba po fabule tych książkowych historii, spodziewałam się czegoś straszniejszego. Tymczasem były to historie okej, mroczne, budzące dyskomfort, często niesmaczne, ale w dużej mierze po prostu smutne, przygnębiające, poruszające najróżniejsze prawdziwe historie życiowe i życiowe problemy, jak starzenie się i choroby, jak przestępstwa i kary za nie lub nie, jak gnębienie słabszych. No, przeróżne motywy, które zostały urozmaicone o ten element fantastyczny, czyli trochę tak, jak się niby ten gatunek określa, czyli że to jest thriller z elementami fantastycznymi. I tak jak bałam się podejścia do horrorów, bo miałam z tyłu głowy te przerażające, paskudne potwory, które tam wyskakują nam niespodziewanie z ekranu, to chyba z książkami tego problemu nie będzie, nie będę miała większych oporów, by po nie sięgać. Może, gdyby audiobooki wykonane były w formie słuchowiska, tak jak to było chociażby w Nocnych godzinach Marty Bijan, że jakaś tam niepokojąca muzyczka w tle, skrzypienie podłóg, krzyki z oddali, no to na pewno bardziej działałoby na zmysły. No i to mogłoby być mocne. No właśnie, jak wspomniałam o Marcie Bijan, bo to widzę, o Jezu, ja tu widzę podobieństwa, to znaczy Marta stara się też pójść w horrory, tylko że młodzieżowe, plus niestety u Marty ten element paranormalny pojawia się za przeproszeniem z pośladków. Na sam koniec opowieści, jako wyjaśnienie sprawy, to czasem tak wygląda, jakby nie było pomysłu na sklejenie porozrzucanych puzli, więc wyjaśnijmy wszystko istnieniem duchów i zjawisk nadprzyrodzonych i w ogóle nie wnikaj w dziury logiczne. O twórczości Marty Bijan opowiadałam już w podlinkowanym materiale, więc tam was odeślę. U Kinga natomiast te elementy nadnaturalne są delikatnie nabudowywane od początku, zaznaczane, jeśli nie otwarcie, to przez drobne sygnały, więc nie dość, że łatwiej klei się to potem w całość, to też my od początku wiemy, na co się piszemy, jeżeli chodzi o gatunek, że nie dostajemy znikąd plaskaczem w twarz jak u Bijan, że czytaliśmy przez 300 stron obyczajówkę, która na ostatnich 30 zmienia się w fantastykę, ale jak, dlaczego i po co, to już nie wiadomo. Mam też wrażenie, tu muszę doczytać w wolnej chwili, jak tam jest u Kinga z podejściem do religii, bo w każdej z tych trzech książek jest jakiś bohater
bardzo wierzący, czasem wręcz zbyt, tak jak matka Carrie, która stała się fanatyczką i wręcz przez wiarę wyrządza krzywdę innym. To jest w ogóle ciekawy wątek do przeanalizowania. Czy King miał jakieś wąty, kolokwialnie mówiąc, do osób wierzących, czy jakoś się sparzył, czy jakaś religia wyrządziła mu przykrość, albo wręcz przeciwnie, dała ukojenie. To sobie notuję do czytania w wolnej chwili. A druga rzecz, którą zauważyłam, to, że King w każdej z tych powieści sięgnął po nietypowy sposób narracji czy zapisu. To znaczy tak, Zielona Mila była publikowana początkowo w odcinkach, to raz, to już jest inna kwestia, ale całość i tak jest wspomnieniami strażnika więziennego, który te swoje myśli zapisuje, potem daje je komuś przeczytać, ale my tak przenikamy pomiędzy tą współczesnością a wydarzeniami z przeszłości. W Carrie mamy fabułę swoją drogą, ale jest ona poprzytykana artykułami, wywiadami, fragmentami książek, za pośrednictwem których zapoznajemy się z tą fabułą niejako dwutorowo. Natomiast w Misery trochę śledzimy myśli głównego bohatera, jednak będącego na mocnych lekach, więc też nie zawsze możemy być pewni, co jest jawą, a co snem lub wyobrażeniem. Szczególnie, że to jest pisarz i tę wyobraźnię ma bardzo rozbudowaną i wiele scen widzi w swojej głowie, w myślach, a my potem wracamy do punktu wyjścia, gdy okazuje się, że nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Do tego on pisze książkę, więc czasami dostajemy jej rozdziały i robi nam się taka, no nie powieść szkatułkowa, ale jednak książka w książce. Nie wiem, czy tak trafiłam z wyborem lektur, czy King faktycznie zawsze kombinuje z formą i narracją, no ale tutaj pewien schemat zauważyłam. Także swoją przygodę z twórczością Kinga uważam za bardzo satysfakcjonującą i myślę, że jeszcze po coś spod jego pióra bym sięgnęła. Możecie dać mi znać w komentarzu, która z jego powieści według Was spodoba mi się najbardziej. W opisie i w kartach podrzucam Wam też inne materiały na kanale Wybrednej Marudy, które mogą się Wam spodobać, tam także linki do moich innych kont. Dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem.